nie mogę w to uwierzyć. Jak można dopuścić było do takich rzeczy w zakładzie karnym? W lutym zeszłego roku całą Polskę obiegła tragiczna informacja o zamordowaniu więziennej psycholog w zakładzie karnym w Rzeszowie. Do zbrodni doszło, gdy kobieta została pozostawiona sam na sam z mężczyzną podejrzewanym o brutalne gwałty na trzech kobietach. Szanowni Państwo, przede wszystkim włączę się w ból z rodziną. Wielka tragedia. Ja nie pamiętam w swoim życiu służbowym takie. Wybaczcie Państwo. Często Pan tutaj zagląda? Codziennie jestem. I nie mogę tego przeżałować. We wrześniu 2018 roku Artur K., wcześniej skazany za zabójstwo, dostaje od kierownictwa zakładu karnego przepustkę, w trakcie której morduje 35-letnią Monikę i jej synka Oskara. To jest pytanie, które sobie zadajemy cały czas. Dlaczego on był na wolności, siedzący w więzieniu? Siedział za zabójstwo, wychodził kiedy chciał i zabił dwie osoby kolejne. We wrocławskim więzieniu mężczyzna morduje w trakcie widzenia kobietę, która przyszła go odwiedzić. W trakcie widzenia na oczach tych strażników najpierw właśnie konkubina poszła do toalety, a za nią wyszedł Adrian i nie reagują. I tam ją po prostu udusił. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby wyjaśnić tę sprawę, bo ja jestem ofiarą tego, co się stało. Ponoszę teraz tego konsekwencje i będę je ponosić całe życie, bo nie mam rodziców. Nie mam nic, a mogłabym mieć wiele. Jakie tajemnice kryją się za więziennymi murami? Czy zbrodniom popełnionym w warunkach izolacji i pod okiem służby więziennej można było zapobiec? Czy ktoś poza sprawcami poniósł konsekwencje za śmierć niewinnych ludzi? Czy w Polsce systemowo zdejmuje się odpowiedzialność ze służby więziennej za popełnione przez nią błędy? Zbrodnie za kratami. Który z tych wszystkich przypadków analizowanych najbardziej utkwił Pani w pamięci? Przestępstwo, kiedy dwóch współwięźniów właściwie tydzień maltretowało skazanego w celi i na koniec go właśnie udusili. Do zbrodni doszło w zakładzie karnym w Rawiczu w 1987 roku. Ich główną motywacją było po prostu likwidowanie śmiecia czy chwasta. Moim zdaniem te okoliczności świadczyły o tym, że można to było po prostu przeciąć w pewnym momencie, czyli uratować też tego człowieka zabitego. 20-letni Adam Z., zanim został zamordowany, był wielokrotnie bity i gwałcony przez współosadzonych. Celem 17-letnich sprawców, jak wskazał sąd, skazując ich na 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo dokonane w zakładzie karnym, była eliminacja pedofila. Tłem zbrodni jest zatem powszechne i nieformalne w zakładach karnych przyzwolenie na potępianie sprawców przestępstw na dzieciach. Czy służba więzienna przymykała oko, nie reagowała i w konsekwencji dopuściła do zabójstwa? Postawiliśmy sobie taką tezę, tak, że skoro więzienie jest, można powiedzieć, instytucją pod pełną kontrolą, naszpikowaną różnymi aparaturą, tak, instrumentami, funkcjonariuszami, którzy mają właśnie tą kontrolę prowadzić, to czy dochodzi tam do zabójstw? No i jeżeli tak, to właśnie dlaczego, w jaki sposób, jakie są okoliczności? Poza przypadkami badanymi przez dr Marię Niełaczną, przeanalizowaliśmy morderstwa za kratami dokonane w ostatnich latach. Wśród nich najbardziej bulwersującą sprawą jest ta sprzed roku. Zabójstwo psycholog Bogumiły Bieniek-Pasierb w zakładzie karnym w Rzeszowie podczas spotkania z mężczyzną podejrzewanym o liczne i brutalne gwałty. Jak to możliwe, że sprawca na ponad 40 minut został z psycholożką sam na sam, w ciasnym gabinecie, przez nikogo nieobserwowany?